Choć Suwalskie Archiwum Państwowe należy do mniejszych placówek, jednak znajdują się w nim dosłownie kilometry dokumentów, ale też pokaźny zbiór biblioteczny. Najwcześniejsze zachowane dokumenty pochodzą z XVIII wieku. Ogromna część archiwalnych dokumentów z XIX i początku XX wieku zachowała się, jednak znajduje się w Archiwum Wileńskim, jak mówi Tadeusz Radziwanowicz, dyrektor suwalskiej placówki. Suwalskie archiwum jest w tym względzie mocno okaleczone. Przyczyniły się do tego również konflikty, wojny i ewakuacje i instytucji właśnie w okresie I wojny światowej. No, II wojna światowa poczyniła znaczne zniszczenia w Augustowie, między innymi różnych materiałów, które by stanowiły dzisiaj nasz zasób, niestety one przepadły. Jeśli chodzi o same Suwałki, najsłabiej udokumentowany jest okres międzywojenny. Najwięcej zachowało się dokumentów XIX i XX-wiecznych. Dokumentacja archiwalna jest bardzo interesująca nie tylko dla badaczy. Materiały archiwalne służą też do celów urzędowych. Są to informacje, przede wszystkim informacja w nich zawarta może decydować o wielu, czy pomóc w załatwieniu wielu, wielu spraw o różnym charakterze, czy finansowym, czy innym. W Suwalskim Archiwum znajduje się sporo dokumentacji fotograficznej obrazującej wydarzenia dwudziestowieczne. Doskonale udokumentowany jest okres PRL-u. Na półkach tutejszej placówki znajdują się nie tylko wydawane akty prawne, między innymi ten tworzący w 1975 roku województwo suwalskie, czy wizyty ówczesnych władz państwowych, albo chociażby kopia aktu erekcyjnego, którego oryginał został wmurowany w fundament jednego z bloków na suwalskim osiedlu Północ. Na dokumencie widnieje między innymi nazwisko Edwarda Gierka. Archiwum gromadzi również wydawnictwa dotyczące prawa i administracji. Znajdują się tutaj woluminy datowane na czwartą dekadę XVIII wieku. Mamy no tutaj w spadku fragmenty, zdaje się, tylko biblioteki Trybunału Cywilnego Suwalskiego, który powstał w pierwszej połowie XIX wieku i tu w Suwałkach funkcjonował. Został przeniesiony z ulicy Kościuszki, już nie pamiętam numeru, do tego budynku, a potem został przekształcony w Sąd Okręgowy już po powstaniu styczniowym, rosyjski Sąd Okręgowy w latach 70. XIX wieku. Mamy tutaj księgi Prawa i Konstytucji i Przywileje Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, wydane w XVIII wieku. Mamy tutaj księgę wydaną, wydrukowaną w 1733 roku, w 1737 roku. Najstarszą pozycją biblioteczną jest księga pochodząca z czasów króla Zygmunta III Wazy. Najstarszy druk tutaj, Konstytucje i Przywileje Sejmowe za panowania Zygmunta III, czyli III Wazy, druk z 1637 roku. Na półkach Suwalskiego Archiwum znajduje się niemal komplet praw Królestwa Polskiego z XIX wieku. W jednej z takich książeczek znajdujemy Konstytucję Królestwa Polskiego nadaną przez cara i ówczesnego króla polskiego Aleksandra I w 1815 roku. Ta biblioteka zawiera pewne wyjątkowe publikacje. Mamy ogromny zbiór praw również rosyjskich. Udało nam się to, dlatego że mieliśmy trochę właśnie z Biblioteki Sądu Okręgowego w Suwałkach, ale też kolega w Radomiu miał zbędne druki. Myśmy to kiedyś do siebie zabrali, kilkaset tomów zbiorów różnych przepisów odnoszących się do Cesarstwa Rosyjskiego, ale między innymi i do Królestwa Polskiego, czy też, tak jak później mówiono, kraju przywiślańskiego, czy kraju nadwiślańskiego. Jeśli chodzi o zbiory archiwalne, mamy kilka ciekawostek. Do najbardziej interesujących należą archiwa dwóch suwalskich rodzin. Najcenniejszą taką kolekcją to materiały archiwalne rodziny smoleńskich i zawadzkich, pochodzące z XIX i XX wieku. Są tutaj dyplomy uczelni, są fotografii troszeczkę, różne legitymacje i tak dalej. Informacje o rodzinie, która posiadała tutaj aptekę na Kościuszki, tą taką zabytkową, którą dziś można oglądać. To była apteka właśnie Zawadzkich. Na podstawie zbiorów Suwalskiego Archiwum powstała w dużej mierze książka Andrzeja Matusiewicza o dworach na Suwalszczyźnie. Mamy dużo akt notarialnych z okresu XIX wieku i międzywojennego. No i ocalało trochę ksiąg hipotecznych, ksiąg wieczystych, które
są tutaj w Suwałkach. Część została niestety wywieziona na Litwę w 1920 roku i chyba przepadła, większość, natomiast część pozostała, no i ale pozostały też takie dowody do ksiąg właśnie wieczystych, dóbr, które leżały, czy leżały kiedyś w części litewskiej województwa augustowskiego, czy potem guberni suwalskiej. W naszym archiwum znajduje się również odpis testamentu księcia Józefa Poniatowskiego. Spadkobierczynią została jego siostra Maria Teresa Tyszkiewiczowa, księżna Poniatowska, która mieszkała w Paryżu i ona się bardzo zakochała w Talleyrandzie, znana postać bardzo historyczna z podręczników historii, dyplomata i zręczny bardzo polityk, który służył wielu panom, Napoleonowi, a potem królowi Francji. Więc podobno, gdy księżna Poniatowska zmarła, to Talleyrand się rozpłakał i świadkowie mówią, że jedyny raz widzieli Talleyranda płaczącego. Tak był typem takim no, ciekawym, osobowo rzeczywiście bardzo ciekawa. No i ona spoczęła w grobie, w grobowcu właśnie Talleyranda i do dziś we Francji te szczątki jej spoczywają. Liczne pisma księżnej również znajdują się w zbiorach Suwalskiego Archiwum.